Przeczytamy z proroka Jeremiasza. Zunächst aus Kapitel 1. Najpierw z rozdziału pierwszego. Jeremia 1, vers 1 bis vers 10. Jeremiasza, księga Jeremiasza, pierwszy rozdział od 1 do 10 wiersza. Słowa Jeremiasza, syna Hilkiasza z rodu kapłańskiego w Anatot, w ziemi Beniamina, którego doszło słowo Pana w czasie Asa, króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w 13 roku jego panowania, a potem w czasach Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca 11 roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do uprowadzenia mieszkańców Jeruzalemu do niewoli w 5 miesiącu tego roku. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Wollen uns ein wenig mit diesem Mann Jeremia beschäftigen. Zechciejmy się trochę zająć tym mężem Jeremiaszem. Das Buch dieses Propheten mit den 52 Kapiteln ist nicht so einfach zu lesen. Księga tego proroka, która zawiera 52 rozdziały, nie jest taką prostą księgą do czytania. Ein Grund dafür ist, dass es nicht chronologisch von vorne nach hinten aufgebaut ist. Jednym z powodów jest to, że ta księga nie jest zapisana chronologicznie od początku w tym rozwoju czasów do końca. Aber wir wollen diesen Mann Jeremia als Person und Diener Gottes ein wenig durch sein Leben begleiten. Ale chciejmy tego Jeremiasza jako osobę, jako męża Bożego, zająć się jego życiem. Wir können von ihm viel lernen. I wiele się od niego możemy nauczyć. Jeremia wurde geboren, als der gottlose König Manasse in Jerusalem regierte. Jeremiasz urodził się, gdy w Jerozolimie panował bezbożny król Manasses. Nach Manasse wurde Amon König. Po nim królem był Amon. Und dann kam der bekanntere König Josia. I potem nastał ten bardziej nam znany król Jozjasz. Und Josia war ein sehr gottesfürchtiger König. A Jozjasz był bardzo bogobojnym królem. Weißt du, wie alt er war, als er König wurde? Wiecie, ile miał lat, gdy został królem? 8 Jahre war er alt. 8. Vielleicht ist jemand hier, der 8 Jahre ist. Może jest tu pośród nas ktoś, kto ma 8 lat. Josia wurde mit 8 Jahren König. Jozjasz, mając 8 lat, został królem. Und im 8. Jahr seiner Regierung, da war ein Wendepunkt in seinem Leben. I w 8. roku jego panowania nastąpił punkt zwrotny w jego życiu. Jeremia war jetzt 16 Jahre alt. Jeremiasz miał tutaj 16 lat. Jozjasz miał 16 lat. Vielleicht ist jemand auch hier, der 16 Jahre alt ist. Może i jest wśród nas ktoś, kto ma 16 lat. Was machte Josia mit 16 Jahren? Co uczynił Jozjasz mając 16 lat? Mit 16 Jahren fing er an, den Gott seines Vaters zu suchen. Mając 16 lat, zaczął szukać Boga swoich ojców. Hast du damit schon angefangen? A czy ty zacząłeś już? Ganz persönlich diesen Gott zu suchen. Całkiem osobiście szukać tego Boga. Ihn besser kennenzulernen. Lepiej go poznawać. Seine Wege zu erkennen. Rozpoznawać jego drogi. Und dann verging noch mal eine Zeit. I minął znowu jeszcze czas. Im 12. Jahr der Regierung Josias. W 12. roku panowania Jozjasza. Josia war jetzt 20 Jahre alt. A więc miał on teraz 20 lat. Da fing er an, das Land vom Götzendienst zu reinigen. On zaczął w tym wieku oczyszczać kraj z bałwochwalstwa. Vielleicht ist hier jemand, der ist so um die 20. Może i tu ktoś jest pośród nas, ktoś, kto ma około 20 lat.
dann hast du schon etwas erkannt von dem Bösen in dieser Welt. To ty w tym wieku już coś poznałeś z tego zła w tym świecie. Und du hast schon etwas erkannt von dem Bösen in deinem eigenen Herzen. I poznałeś coś z tego zła, które jest w twoim sercu. Bist du bereit, das Land zu reinigen? Czy jesteś gotowy, by ten kraj oczyścić? Das Böse aus deinem Leben wegzutun. By to zło usunąć z twojego życia. Und auch da, wo der Herr dich hingestellt hat, einen guten Einfluss auszuüben. I tam, gdzie cię Pan postawił, by mieć dobry wpływ na innych. Und nachdem Josia so angefangen hatte, verging noch mal ein Jahr. I gdy Josiasz tak zaczął, w wieku 20 lat, minął znowu jeden rok. Im 13. Jahr von dem König Josia, w 13. roku panowania króla Jozjasza, da fing Jeremia an, die Worte Gottes zu sagen. Zaczął Jeremiasz wypowiadać słowa Boże. Also ein junger König, 21 Jahre. A więc mamy młodego króla, 21 lat. Und ein junger Prophet, Jeremia. I młody prorok Jeremiasz. Wir haben das eben gelesen. Ich bin jung, sagt er. I właśnie to czytaliśmy. On mówi, jestem młody. Aber Gott wollte ihn gebrauchen. Ale Bóg chciał go użyć. Da fing der Dienst Jeremias an. I wtedy zaczęła się ta służba Jeremiasza. Nach Josia wurde Joachas König. Po Josiaszu królem był Jojakim. Joachas. Ja, ja, der Joachas steht hier nicht. Joachas. Das war das. In dieser Aufzählung, Vers 3, fehlt dieser Joachas. W tym brakuje tutaj jednego króla, Joachasa. Er kommt in dem Propheten Jeremia nur einmal vor. Ten król jest wymieniony w proroku Jeremiaszu tylko raz. In Kapitel 22, w 22 rozdziale, Vers 10 und 11. Oder lies mal Vers 10 bis 12. Przeczytamy od 10 do 12 wiersza. Nie płaczcie nad tymi, który umarł i nie żałujcie go. Płaczcie rzewnie raczej nad tym, który odchodzi, bo już nigdy nie wróci i nie zobaczy swojej rodzinnej ziemi. Tak bowiem mówi Pan o Szalumie, synu Jozjasza z króla judzkiego, panującego po Jozjaszu swoim ojcu. Ten, który odszedł z tego miejsca, nie wróci już tutaj, lecz na tym miejscu, dokąd go uprowadzono, tam umrze, a ziemi tej już nie zobaczy. Wenn Jeremia schreibt, weint nicht um den Toten, dann denkt an Josia. Gdy Jeremiasz mówi, nie płaczcie nad umarłymi, to myśli tutaj o Jozjaszu. Josia war gestorben. Jozjasz zmarł. Und sein Sohn war König geworden. Jego syn został królem. Szalum oder Joachas. Szalum albo Joachas. Und er ist weggeführt worden nach Ägypten. I on został uprowadzony do Egiptu. Er war einer, der mit dem Pharao, dem König von Ägypten, gemeinsame Sache machen wollte. On był kimś, kto chciał współdziałać z Faraonem. Er ging seinen Weg nicht in Treue wie sein Vater, in Entschiedenheit für Gott. On nie szedł tą drogą wiernie, tak jak jego ojciec w zdecydowaniu za Bogiem. Und Jeremia sagt, weint über ihn. Jeremiasz mówi, płaczcie nad nim. Sonst finden wir aus dieser Zeit keine Worte Jeremias. A poza tym, o tym czasie nie ma nic, żadnej wzmianki, jeśli chodzi, żeby Jeremiasz coś wspomniał. Danach wurde Joachim König. I po nim królem był Joachim. Und in dieser Zeit war Jeremia wieder sehr aktiv. I w tym czasie Jeremiasz był znowu bardzo aktywny. Nach Joachim wurde Joachim kurze Zeit König in Juda. Po Joachimie królem bardzo krótki czas był Joachim. Aber in dieser Zeit hat Jeremia gar nichts gesagt. Ale w tym czasie Jeremiasz zupełnie nic nie mówił. Wir lesen von diesem König nichts im Buch Jeremia. I o tym królu Joachimie nic nie czytamy w tej księdze Jeremiasza. Und dann kam der letzte König in Juda, Zedekia. I potem mamy tego ostatniego króla Judy, Sedekiasza. Und in dieser Zeit hat Jeremia wieder viel geredet. I w tym właśnie czasie znowu Jeremiasz dużo przemawiał. Dann wurde Jerusalem eingenommen. I potem Jerozolima została zajęta. Dieser Zedekia wurde nach Babel geführt. I ten Sedekiasz został uprowadzony do Babilonii.
Der König Nebukadnezar, der ließ Jeremia aus dem Gefängnis holen. I ten król Nebukadnezar, który uwolnił Jeremiasza z więzienia. Jeremia hatte einige Zeit im Gefängnis gesessen. Bo Jeremiasz pewien czas spędził w więzieniu. Und dann lässt der König von Babel es ihm offen. Er konnte mit nach Babel oder er konnte im Land bleiben. I ten król pozwolił mu, mógł iść na, razem z ludem do Babilonu, albo mógł pozostać w tym kraju. Jeremia wusste nicht so recht, wie er sich entscheiden sollte. Jeremiasz nie był pewny, w jaki sposób powinien zdecydować. Und dann ist er in Jerusalem geblieben. I pozostał w Jerozolimie. Er hat dann auch noch die Worte des Herrn geredet. I tam też wypowiadał słowa Pana. Und dann zog man nach Ägypten. I potem udali się do Egiptu. Jeremia hatte gesagt, nein, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, der Herr möchte das nicht. I Jeremiasz ich ostrzegał, że nie powinniście iść do Egiptu, Pan tego nie chce. Aber man hat nicht auf ihn gehört. Ale nie słuchano go. Man hat ihn mitgenommen nach Ägypten. Zabrano go do Egiptu. Und auch da hat Jeremia noch prophezeit. I również i tam Jeremiasz jeszcze prorokował. Wahrscheinlich ist er dann in Ägypten gestorben. I być może, albo prawdopodobnym jest, że on tam w Egipcie zmarł. Ein langes Leben im Dienst für den Herrn. Długie życie w służbie dla Pana. Mehr als 40 Jahre. Ponad 40 lat. Jeremia hat ein schweres Leben und einen schweren Dienst gehabt. Jeremiasz miał ciężkie życie i ciężką służbę. Aber er war seinem Gott treu. Ale był wierny swojemu Bogu. Es gibt viele Parallelen zwischen Jeremia und dem Herrn Jesus selbst. Jest wiele miejsc równoległych pomiędzy Jeremiaszem a samym Panem Jezusem. Beide haben geweissagt oder gepredigt ungefähr 40 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. Obaj głosili czy prorokowali mniej więcej 40 lat przed zburzeniem Jerozolimy. Beide mussten Gericht predigen. Obaj musieli głosić sąd. Beide waren einsam. Obaj byli samotni. Beide wurden von ihren eigenen Familien verachtet. Obaj byli znieważani przez swoje własne rodziny. Beide wurden aus von den Leuten in der Stadt, aus der sie kamen, verachtet. Obaj byli znieważani przez ludzi z tego miasta, z których pochodzili. Jeremia kam in eine Gefängnisgrube. Jeremiasz znalazł się w tej studni, jako w więzieniu. Der Herr Jesus wurde in die tiefste Grube gelegt. A Pan został złożony w tą największą głębię. Beide haben sehr gelitten. Obaj bardzo cierpieli. Beide haben gesagt, ja, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. I obaj powiedzieli, tak, jestem gotowy iść tą drogą. Ohne Frage ist der Herr Jesus viel größer als Jeremia. Bez wątpienia, Pan Jezus jest o wiele większym niż Jeremiasz. Aber auch im Leben dieses Propheten Jeremias finden wir Charakterzüge, die wir bei dem Herrn Jesus wiederfinden. Ale również i w życiu Jeremiasza widzimy te cechy, które znajdujemy u Pana Jezusa. Wir wollen jetzt einige Stationen aus dem Leben dieses Mannes anschauen. Chcemy zobaczyć takich kilka stacji czy punktów w życiu Jeremiasza. Und die erste Station ist Vers 5. I pierwszym z tych punktów jest 5 wiersz. Da war Jeremia noch gar nicht geboren. Jeremiasz jeszcze tutaj nie był narodzony. Gott sagt ihm, bevor ich dich im Mutterleib bildete. Bóg tutaj mówi do niego, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Bevor du geboren wurdest. Zanim się urodziłeś. Da habe ich dich schon erkannt. To już cię wybrałem. Das gilt auch für uns. To też jest dla nas obowiązujące. Wir dürfen etwas wissen, das galt für Jeremia nicht. Możemy coś wiedzieć, co nie obowiązywało dla Jeremiasza. Jeder, der heute in diesem Raum ist, każdy dziś, kto jest w tej sali, und der den Herrn Jesus als seinen persönlichen Heiland angenommen hat, i każdy, który Pana Jezusa przyjął jako swojego osobistego Zbawiciela, der darf wissen, ich bin auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ten może wiedzieć, że ja zostałem wybrany przed założeniem świata. Bevor es dich gab. Zanim ty byłeś, czy byłaś. Bevor es überhaupt einen Menschen gab. Zanim w ogóle był człowiek.
Bevor Gott diese Erde geschaffen hat, zanim Bóg tą ziemię stworzył, hat er dich schon auserwählt, to ciebie już wybrał, um einmal sein Kind zu sein, abyś ty był czy była jego dzieckiem, um zu dieser Versammlung Gottes zu gehören, aby należeć do tego zgromadzenia Bożego. Ist das nicht etwas Gewaltiges? Czy to nie jest coś wielkiego? Gott kannte dich schon. Bóg już cię znał. Bevor es überhaupt irgendetwas gab in dieser Erde, war noch nicht geschaffen. Zanim jeszcze cokolwiek było na tej ziemi, zanim ta ziemia w ogóle została stworzona. Er wusste Gott schon, dass du einmal geboren werden würdest. To Bóg już wtedy wiedział, że ty się pewnego dnia narodzisz. Hat er dich auserwählt, ganz bewusst. Z pełną świadomością wybrał cię. Du sollst mein Kind sein. Ty będziesz moim dzieckiem. Du kommst in diese Stellung heilig und untadelig vor mir. Ty będziesz miała to stanowisko święty i nieskalany przede mną. Was für ein großer Gott, mit dem wir es zu tun haben. Cóż za wielki Bóg, z którym my mamy do czynienia. Kennen wir etwas von dieser großartigen Stellung, in die er uns gebracht hat? Czy znamy coś z tego stanowiska, w które on nas postawił? Aber ein zweiter Gedanke dazu. Druga myśl co do tego. Gott hat dich auch genauso gemacht, wie du als Geschöpf Gottes bist. Bóg uczynił cię dokładnie takim, jakim jesteś jako to stworzenie Boże. Wir denken schon mal, ich wäre gerne so oder so. Bo my często może mamy takie myśli, chciałbym być taki albo może inny. Das würde ich gerne kennen. To bym chciał poznać. Und ich hätte gerne mehr Kraft. Chciałbym być silniejszym. Oder wie auch immer die Gedanken sind. Obojętnie jakie mamy myśli. Aber David sagt im Psalm 139. Ale David mówi w Psalmie 139. Ich preise dich dafür, dass du mich auf eine ausgezeichnete Weise gemacht hast. Wysławiam Cię, Panie, że Ty mnie uczyniłeś w tak cudowny, wspaniały sposób. Gott hat dich so gemacht und es ist gut so. Bóg Ciebie tak uczynił i to jest dobrze, dobre. Und Gott hat auch eine Aufgabe für dich. I Bóg ma dla Ciebie zadanie. Er möchte dich auch gebrauchen. Bóg chce Cię użyć. Und das sagt er hier dem Jeremia. I dokładnie to mówi tutaj Jeremiaszowi. Jeremia, ich möchte dich gebrauchen. Jeremiaszu, ja chcę Cię użyć. Plan für dich, den hatte ich schon, als du noch im Mutterleib warst. Diesen Plan. Ten plan miałem dla Ciebie, gdy... Zanim Ty jeszcze byłeś w łonie Matki. Dann kommen wir zur zweiten Station. Teraz przejdźmy do tej drugiego punktu czy stacji. Das ist Vers 5 am Ende und dann bis Vers 10. To jest piąty wiersz pod koniec, aż do 10 wiersza. Jetzt ist Jeremia geboren. Teraz Jeremiasz się urodził. Jest ein junger Mann. Jest młodym człowiekiem, mężczyzną. Vielleicht ungefähr so alt wie Josia. Może w podobnym wieku jak Jozjasz. Vielleicht knapp 20. Może coś koło 20 albo przed. Und jetzt beruft Gott seinen Diener. I teraz Bóg powołuje swojego sługę. Er hatte ihn schon längst erkannt. Już dawno temu go poznał. Aber jetzt beruft er ihn und gibt ihm die Aufgabe. Ale teraz powołuje go i daje mu zadanie. Und dann sagt der Jeremia, ach, ich bin jung. I Jeremiasz mówi, ale ja jestem młody. Ich weiß überhaupt nicht zu reden. Ja nie potrafię przemawiać. Soll ich wirklich gehen? Czy naprawdę mam iść? Aber dann sagt der Herr, ja, du sollst gehen. Ale Pan mówi, tak, ty masz iść. Sage nicht, ich bin jung. Nie mów, jestem młody. Suche keine Ausrede. Nie szukaj wymówek. Wenn ich dich sende, dann geh. Jeśli ja cię posyłam, idź. Und was ich dir in den Mund lege, das rede. I to, co ja ci wkładam do ust, to mów. Dann macht der Herr dem Jeremia Mut. I Pan dodaje mu odwagi. Er sagt ihm in Vers 8, fürchte dich nicht. W 8 wierszu mówi, nie bój się. Der Herr ruft dich auch in seine Nachfolge. Pan i ciebie woła, byś szedł za nim. Und er ruft dich auch, eine Aufgabe für ihn zu tun. I powołuje cię, byś wykonał, czy wykonała zadanie dla niego. Bist du bereit, seinem Ruf zu folgen? Czy jesteśmy gotowi, by iść
i wykonać jego to, czego on, to jego zawołanie czy powołanie. Wir denken mal an diese beiden kleinen Unternehmer. Wspomnijmy tych dwóch przedsiębiorców. Die hatten ein Fischereiunternehmen. Którzy byli, mieli to przedsiębiorstwo rybackie. Die hatten eine eigene Geschäftsausstattung. Mieli swoje sprzęty. Ein eigenes Boot. Swoją łódź. Die hatten Angestellte. Mieli pracowników. Und die lebten von diesem Erwerb durch das Fangen von Fischen. I żyli z tego zadania, z tej pracy, połowu ryb. Und jetzt kam der Herr Jesus zu ihnen. I teraz przychodzi do nich Pan Jezus. Und dann ruft er, kommt, folgt mir nach. I mówi, pójdźcie za mną. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wir müssen gerade das Geschäftsjahr noch zu Ende machen und dann einen Nachfolger suchen. I oni powiedzieli, no w porządku, ale pozwól, że zakończymy nasz ten rok obrachunkowy i znajdziemy następcę po nas. Und wenn wir dann alles gut organisiert haben, i jak wszystko już dobrze zorganizujemy, dann kommen wir mit. To wtedy pójdziemy. Haben die das so gesagt? Tak powiedzieli? Nein, das haben die nicht gesagt. Nie, tego nie powiedzieli. Die sind sofort gekommen. Natychmiast poszli. Die haben alles verlassen. Wszystko zostawili. Und die sind dem Herrn Jesus nachgefolgt. I poszli za Panem Jezusem. Sie haben eine kompromisslose Entscheidung getroffen. Oni podjęli decyzję bezkompromisową. Und das müssen wir auch in unserem Leben. I dokładnie to samo my musimy podjąć w naszym życiu. Hast du das getan? Czy uczyniłeś to? Hast du dich wirklich entschieden? Ja, Herr Jesus, dir will ich nachfolgen. Czy zdecydowałeś się, że tak, Panie Jezu, ja chcę iść za Tobą? Das ist für mich das Wichtigste im Leben. To jest dla mnie najważniejsze w życiu moim. Dahin, wo du mich rufst, dahin will ich gehen. Tam, gdzie Ty mnie powołujesz, tam chcę iść. Egal, was die Menschen sagen. Obojętnie, co ludzie powiedzą. Aber ich will dir folgen. Ale ja chcę iść za Tobą. Ich will bei dir sein. Chcę być przy Tobie, u Ciebie. Ich habe verstanden, das ist das Wichtige im Leben. Ja zrozumiałem, że to jest to ważne, to co jest ważne w życiu. Denke bitte nicht, du bist zu jung. Nie myśl, że ty jesteś zbyt młody. Sag bitte nicht, die Entscheidung schiebe ich auf, bis ich alt bin. Nie mów, że tą decyzję to przesunę na ten czas, gdy będę starszy. Sag bitte nicht, die Entscheidung schiebe ich auf, bis ich verheiratet bin. Nie mów, tą decyzję podejmę wtedy, gdy się ożenię czy wyjdę za mąż. Folge dem Herrn Jesus nach. Idź za Panem Jezusem. Es wird ein glücklicher Weg sein. To będzie szczęśliwa droga. Ein Weg des Segens. Droga błogosławieństwa. Jetzt sagt der Herr dem Jeremia drei Dinge. I teraz Pan mówi do Jeremiasza trzy rzeczy. Erstens macht er ihm Mut. Po pierwsze, dodaje mu odwagi. Er sagt ihm, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. I mówi, nie bój się, jestem z Tobą. Wenn du dem Herrn Jesus nachfolgen möchtest. Jeśli Ty chcesz iść za Panem Jezusem, dann sagt er auch, du brauchst keine Angst haben. To on tobie też mówi, nie bój się. Musst keine Angst haben vor den Konsequenzen. Nie bój się konsekwencji. Musst keine Angst haben vor den Menschen. Nie bój się ludzi. Ich bin bei dir. Ja jestem z Tobą. Fürchte dich nicht. Nie bój się. Das zweite, was er ihm sagt, ist, ich befähige dich für deinen Dienst. Drugie, co mu mówi, to jest, ja uczynię cię zdolnym do tej służby. In Vers 9 sehen wir das. W 9 wierszu to widzimy. Er rührt seinen Mund an. Dotknął jego ust. Jeremia hatte gesagt, ich kann das nicht. Ich bin zu jung, ich kann nicht reden. Jeremiasz powiedział, nie potrafię, jestem zbyt młody, nie umiem mówić. Aber der Herr sagt, ich helfe dir. Ale Pan mu powiedział, ja ci pomogę. Ich gebe dir die Befähigung, die du brauchst. Dam ci to, tą zdolność, której potrzebujesz. Ich rühre deinen Mund an. Ja dotknę twoich ust. Vielleicht sagst du auch, ich kann das nicht. Może ty też to mówisz, ja tego nie potrafię. Aber wenn der Herr dich ruft, dann gibt er dir auch die Fähigkeit, die du brauchst. Ale gdy Pan cię powołuje, to i on ci da tą zdolność, która jest ci potrzebna. Es ist überhaupt gut, wenn du denkst, ich kann das nicht. To jest dobrze, jeśli ty myślisz, że ty tego nie potrafisz. Wer denkt, er könne es selber schaffen, bo kto myśli, że da radę sam, wer denkt, er käme klar ohne die Hilfe des Herrn, kto myśli, albo jest pewny, że on sobie da radę bez pomocy Pana, wer in eigener Kraft die Dinge versucht zu regeln,
Gdy ktoś z własnej siły próbuje te rzeczy uregulować, ich schaff das schon, i mówi, dam radę, spokojnie, der wird Schiffbruch erleiden. Ten będzie musiał przeżyć to załamanie. Das war so auch bei Paulus. Dokładnie tak było w przypadku Pawła. Paulus sagte, Herr, nimm doch diesen Dorn im Fleisch weg. I Paweł mówił, Panie, weź ten cierń z mojego ciała. Dann kann ich dir viel besser dienen. Wtedy będę ci mógł służyć o wiele lepiej. Aber der Herr sagt nein. Ale Pan powiedział nie. Und dann hat Paulus gelernt. I Paweł nauczył się. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gdy jestem słaby, wtedy jestem silny. Wenn ich meine Schwachheit empfinde, dann kann die Kraft des Herrn in mir wirken. Gdy ja odczuwam swoją słabość, to wtedy ta siła Pana może we mnie działać. Und diese Kraft, die ist viel besser als meine eigene. I ta siła jest o wiele lepsza niż moja własna siła. Wenn wir uns selber schwach fühlen, dann treibt uns das in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Gdy my siebie samych postrzegamy jako słabych, to to wzbudza w nas tą chęć społeczności z Panem. Wenn es mal im Leben schwierig wird. Gdy w życiu jest ciężko, das haben wir schon erlebt. Już takie coś przeżywaliśmy, dann gehen wir zu dem Herrn. To idziemy do Pana. Wenn alles so glatt läuft, a gdy wszystko nam się dobrze wiedzie, keine großen Probleme bei der Arbeit, żadnych większych problemów, trudności w pracy, keine großen Probleme in der Familie, żadnych problemów w rodzinie, dann ist die Gefahr groß, dass wir den Herrn vergessen. To wielkie jest niebezpieczeństwo wtedy, że zapomnimy Pana. Wofür brauchen wir ihn denn eigentlich? Bo w zasadzie po co my go potrzebujemy? Regelmäßig kommt das Gehalt. Pensja wpływa na konto regularnie. Wenn wir mal krank werden, haben wir ja eine Versicherung. Gdy zachorujemy, jesteśmy ubezpieczeni. Gehen wir zum Arzt. Pójdziemy do lekarza. Wenn der Arzt nicht so gut ist, gehen wir zum nächsten Arzt. A gdy ten lekarz nie będzie zbyt dobrym, to pójdziemy do następnego. Und egal, ob es regnet oder die Sonne scheint. I obojętnie, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Im Geschäft wächst immer genug zu essen. To mamy zawsze wystarczająco do jedzenia. Wofür brauchen wir eigentlich den Herrn noch? W zasadzie to po co nam jest Pan potrzebny? A wird unser geistliches Leben ganz oberflächlich. Wtedy nasze życie duchowe staje się powierzchownym. Aber wenn wir merken, Herr, ich brauche dich. Ale gdy my to zauważymy, Panie, ja Ciebie potrzebuję. Jest eine Sache, die kann ich nicht alleine. To jest sprawa, której nie mogę, nie potrafię sam rozwiązać. To wtedy idziemy do Niego. To wtedy chwytamy się Go. Wołamy do Niego. I wtedy przeżywamy, jak to jest szczęśliwe, by żyć razem z Nim. To jest tak w ogóle najważniejsza rzecz w życiu. Ob du eine Entscheidung treffen musst. Czy ty musisz podjąć jakąś decyzję? Ob du ein Problem zu lösen hast. Czy ty masz jakiś problem do rozwiązania? Oder ob du einfach die Aufgaben des Alltags bewältigen musst. Albo czy musisz przezwyciężyć problemy dnia codziennego? Mach es bitte mit dem Herrn. To czyń to proszę z Panem. Lebe mit ihm. Żyj razem z Nim. Klammer dich an ihn. Uchwyć się Go. Ruf ihn zu, Herr, ich brauche deine Hilfe heute. Wołaj do Niego, Panie, ja dziś potrzebuję Twojej pomocy. Bitte gib, dass ich nicht aus deiner Nähe in mich entferne. Daruj, bym się nie oddalał z Twojej bliskości. Herr, was ist dein Weg für mich? Panie, jaka jest Twoja droga dla mnie? Ja, der Herr will uns alle Befähigung geben, die wir brauchen. Pan chce nam darować wszelkich zdolności, których potrzebujemy. Aber er möchte, dass wir bei ihm sind. Ale on chce, abyśmy byli przy nim. Und dann kommt noch das dritte. I trzeci punkt. Der Herr legt auch genau die Worte, die Jeremia sagen soll, in seinen Mund. Pan wkłada w jego usta dokładnie te słowa, które miał wypowiedzieć. Wenn Gott uns gebrauchen will, gdy Bóg chce nas użyć, dann ruft er uns auch zu, fürchte dich nicht. To wtedy też do nas mówi, nie bój się. Ich befähige dich. Ja cię uzdolnię. Und ich gebe dir auch die nötige Weisheit. I dam ci tą potrzebną mądrość. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Dam ci właściwe słowa we właściwym czasie. Das waren jetzt die ersten beiden Stationen. To były te dwa punkty, dwie stacje
życiu. Bevor Jeremia geboren wurde. Zanim Jeremiasz się narodził. Und als berufen wurde für seinen Dienst. I gdy on został powołany do jego służby. Wir lesen jetzt etwas aus Kapitel 3. I teraz przeczytamy coś z rozdziału 3. Kapitel 3, Vers 6. 6 wiersz. W czasach, 3 rozdział, 6 wiersz. W czasach króla Jozjasza rzekł Pan do mnie, czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tak oddawała się nierządowi. Vers 10. 10 wiersz. Mimo to wszystko niewierna jej siostra Juda nie powróciła do mnie ze szczerego serca, lecz obłudnie, mówi Pan. Vers 12. 12 wiersz do 14. Idź i głoś te słowa ku północy i mów. Nawróć się, żono odstępna Izraela, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, a nie chowam gniewu na wieki. Tylko uznaj swoją winę, że od Pana swojego Boga odstąpiłaś i oddawałaś się obcym Bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. Nawróćcie się odstępni synowie, mówi Pan, bo ja jestem waszym Panem, a zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu i wprowadzę was na Syjon. Hier finden wir den Anfang des Dienstes von Jeremia in der Zeit des Königs Josia. Tutaj mamy początek służby Jeremiasza w czasach króla Jozjasza. Das haben wir in Vers 6 gelesen. W 6 wierszu to czytaliśmy. Und was ist die große Botschaft, die der Herr durch Jeremia sagen lässt? Jakie jest to wielkie poselstwo, które Pan chce przez Jeremiasza powiedzieć? Wie gesagt, Josia, der König, hatte das Land gereinigt vom Götzendienst. I tak jak już to mówiliśmy, Jozjasz oczyścił kraj z tych bożków. Er hatte das Volk in einen Bund treten lassen, um dem Herrn mit Entschiedenheit zu folgen. On prowadził lud do tego, na nowo do tego przymierza, by szli wiernie za Panem. Und was sagt der Herr jetzt dazu? I co Pan mówi o tym? In Vers 10 am Ende. 10 wiersz pod koniec. Ja, ihr seid zu mir zurückgekehrt. Tak, wróciliście do mnie. Aber nicht mit eurem ganzen Herzen. Ale nie z waszym szczerym sercem. Der König Josia war ein gottesfürchtiger König. Król Jozjasz był bogobojnym królem. Aber das Volk ist nur umgekehrt, weil der König es gesagt hat. Ale ten lud zawrócił tylko dlatego, że król im tak kazał. Nach außen sah alles prima aus. Na zewnątrz wszystko wyglądało pięknie. Sie haben das Passa gefeiert. Oni obchodzili święto Paschy. Das war nach außen alles schön. Na zewnątrz to wszystko pięknie wyglądało. Aber Gott sieht in die Herzen. Ale Bóg widzi serca. Und was hat er da gesehen? I cóż on w tych sercach widział? Falschheit. Obłudę. Sie sind nicht mit ganzem Herzen umgekehrt. Nie nawrócili się całym sercem. Das deckt er auf durch Jeremia. I teraz to Bóg otwiera przed Jeremiaszem. Und jetzt ruft er uns das heute auch zu. I dokładnie to samo mówi dzisiaj do nas. Er stellt uns die Frage, wie sieht es aus in deinem Leben? On stawia nam to pytanie, a jak to wygląda w twoim życiu? Vielleicht nach außen alles gut? Może na zewnątrz wszystko dobrze? Bist du regelmäßig in den Zusammenkünften? Regularnie jesteś na zgromadzeniach? Liest auch noch in der Bibel? Czytasz Biblię? Nach außen alles prima? Na zewnątrz wszystko super? Machst keine groben, bösen Dinge? Nie robisz żadnych złych rzeczy. Jetzt leuchtet mal der Herr mit der Lampe seines Wortes in das Herz. Ale teraz Pan świeci tym światłem swojego słowa w serce. Bist du wirklich mit ganzem Herzen bei der Sache? Czy ty całym swoim sercem oddałeś się tej sprawie? Wie sieht's aus in deinem Herzen? Jak wygląda ta rzecz w twoim sercu? Welche Beweggründe hast du für dein Leben? Jakie pobudki kierują twoim życiem? Gehst du regelmäßig Traktate verteilen? Może i regularnie rozdajesz traktaty. Das sieht nach außen gut aus. Na zewnątrz wygląda to super. Vielleicht hast du eine Arbeit für den Herrn auf dem Herzen. Może na sercu leży ci jakaś praca dla Pana. Das ist gut. To jest też dobre. Aber wie sieht's im Herzen aus? Ale co jest w twoim sercu? Tust du's in echter Abhängigkeit von dem Herrn?
Czy czynisz to w prawdziwej zależności od Pana? Tust du es, weil dein Herz brennt für ihn? Dlatego czynisz to dlatego, że twoje serce płonie dla niego? Tust du es aus Liebe zu ihm? Czynisz to z miłości do niego? Tust du es mit echter Entschiedenheit? Czynisz to z prawdziwym oddaniem i zdecydowaniem? Denke gerade an ein Beispiel aus der Apostelgeschichte. Teraz mi się myślę o pewnym przykładzie z dziejów apostolskich. Haben einige von den ersten Christen ihre Felder verkauft. Co niektórzy z pierwszych chrześcijan sprzedawali swoje pola. Sie haben das Geld zu den Füßen der Apostel gelegt. I te pieniądze składali u nóg apostołów. Damit den Notleidenden geholfen werden konnte. Aby przez te pieniądze można było pomóc tym, którzy potrzebowali, tym biednym. Das war sehr gut. To było bardzo dobre. Aber jetzt waren da zwei. Ale była taka dwójka. Ein Ehepaar. Małżeństwo. Es könnten auch zwei Freunde sein. To mogło też być dwóch przyjaciół. Haben sie gesagt, hast du gesehen, was die anderen gemacht haben? I oni między sobą powiedzieli, widziałeś, co ci inni robią? Wir haben doch auch ein Feld. My też mamy pole. Machen wir das auch. Też tak zróbmy. Was sollen sonst die anderen sagen? Bo cóż powiedzą ci inni? Wir wollen doch auch gut dastehen. Przecież my też chcemy dobrze wyglądać przed innymi. Wir können ja ein bisschen von dem Geld für uns behalten. Ale część z tych pieniędzy zachowajmy dla siebie. Haben sie das Feld verkauft. I sprzedali to pole. Dann haben sie Geld zu Petrus gebracht. I przynieśli pieniądze do Piotra. Vielleicht waren da andere, die haben gesagt, oh, wie gut, Ananias und Safira. Może i byli tacy, którzy jak to widzieli, o, jak to dobrze, Ananias i Safira taką rzecz uczynili. Aber was sagt Gott? Ale co Bóg mówi? Der guckt ins Herz. On patrzy w serce. Er sagt, ihr wart nicht aufrichtig. I on mówi, nie byliście szczerzy. Jak gelogen. Skłamaliście. Sie haben ja gar nichts gesagt, was die Unwahrheit war. Przecież oni nie powiedzieli żadnej nieprawdy. Sie haben so getan, als ob. Ale oni tak uczynili, jak gdyby tak było. Gott schaut ins Herz. Bóg patrzy w serce. Was findet er da bei mir? I cóż on widzi u mnie? Was findet er bei dir? Cóż on widzi u ciebie? Hier deckt er es durch Jeremia auf. Tutaj przez Jeremiasza on to odkrywa. Und dann ist der Dienst Jeremias in der Zeit von Josia durch den Aufruf zur Buße gekennzeichnet. I ta służba Jeremiasza jest nacechowana tym wezwaniem do pokuty. In dieser Zeit rief Gott noch. W tym czasie Bóg jeszcze wołał. Er rief, kehrt um. Wołał, zawróćcie. Dann werde ich euch segnen. Wtedy będę wam błogosławił. Dann werde ich euch die Schuld vergeben. Wtedy przebaczę wam tą winę. Aber ihr müsst die Schuld erkennen. Ale musicie ją wyznać. Ihr müsst umkehren. Musicie zawrócić. Noch ist die Möglichkeit der Rettung. Jeszcze jest ta możliwość wybawienia. Wenn ihr nicht umkehrt, muss das Gericht kommen. Bo jeśli nie zawrócicie, to ten sąd będzie musiał nastać. So hat Jeremia gerufen. I tak Jeremiasz zawołał. Wurde nicht angenommen. Nie został przyjęty. Wie ist es bei uns? Jak to wygląda u nas? Lassen wir den Herrn wirken, dass wir umkehren, wo wir umkehren müssen? Czy dajemy Panu działać tam, gdzie musimy zawrócić? Oder sagst du, ach, bei mir ist alles 100%. A może mówimy, u mnie to jest wszystko super 100%. Ist nichts umzukehren. Cóż, w czym ja mam zawracać, czy nawracać się? Das würde vielleicht niemand so sagen. Być może nikt tak nie powie. Aber was machst du denn gleich, wenn du nach Hause kommst? Ale co czynisz, gdy wracasz do domu? Veränderst du dann wirklich was? Zmienisz naprawdę coś? Dann geht doch alles so weiter wie bisher. Albo wszystko dalej tak się toczy, jak do tej pory. Ich glaube, Gott ruft uns zu, mir zuerst. I ja myślę, że Bóg woła do nas, a do mnie pierwszego. Kehr um zu mir mit deinem ganzen Herzen. Zawróć do mnie całym swoim sercem. Er möchte, dass ein Ruck durch unser Leben geht. Ein Ruck. On chce, by takie wezwanie w naszym całym życiu było takie nagłe, spontaniczna reakcja. Dass noch mal mehr Entschiedenheit da ist. Aby było jeszcze więcej zdecydowania w tym. Vielleicht ist da etwas, was wir in Ordnung bringen müssen. Być może jest jakaś rzecz, którą musimy uregulować. Er ruft uns zu, kehrt um zu mir.
Pan woła nas, zawróćcie. Ich bin gütig. Ja jestem dobrotliwy. Ich werde euch segnen. Ja będę was błogosławił. Es wird ein glücklicher Weg sein, wenn ihr zu mir umkehrt. To będzie szczęśliwa droga, gdy wy zawrócicie. Nach Josia kam Joachas und dann Joachim. Po Josiaszu nastąpił Joachas i potem Joachim. Wir lesen jetzt eine weitere Station aus dem Leben Jeremias. I przeczytamy kolejną taką stację z życia Jeremiasza. Kapitel 36, Vers 1 und 2. 36 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. 36 rozdział. W roku czwartym Joachima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści. Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu i o Judzie i o wszystkich narodach od dnia, gdy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia dzisiejszego. Dann Vers 21 bis Vers 26. I od 21 do 26 wiersza. Wtedy król posłał Jehudiego, aby zabrał zwój i przyniósł go z komnaty kanclerza Eliszamy. I czytał go Jehudi wobec króla i wobec wszystkich książąt, którzy stali przy królu. A król mieszkał wtedy w pałacu zimowym, był bowiem miesiąc dziewiąty i ogień płonął przed nim na palenisku. Gdy tylko Jehudi przeczytał 3 czy 4 kolumny, król odciął je nożem pisarskim i wrzucał w ogień płonący na palenisku, aż cały zwój spłonął w ogniu paleniska. Ale nie przerazili się i nie rozdarli szat ani król, ani jego słudzy, którzy słyszeli wszystkie te słowa. A chociaż Elnatan i Delajasz i Gemariasz nalegali na króla, aby nie palił zwoju, jednak on ich nie usłuchał. Owszem, król rozkazał Jerahamelowi, synowi króla, i Serajaszowi, synowi Azriela, i Selemiaszowi, synowi Abdela, aby pochwycili pisarza Barucha i proroka Jeremiasza, lecz Pan ukrył ich. Das ist eine Begebenheit, die kennzeichnend ist für den Dienst Jeremias in der Zeit von Joachim. I to jest zdarzenie, które jest charakterystyczne dla służby Jeremiasza w czasach Joachima. Er redete die Worte Gottes. On mówił Słowa Boże. Und Gott sagte ihm sogar, er solle sie aufschreiben in eine Buchrolle. I Bóg mu powiedział, zapisz je w swoją księgę. Und dann wird aus dieser Buchrolle vorgelesen. I następnie czytano ten zwój. Und man hört das. Słyszano to. Und dann läuft man zum König. Poszli do króla następnie. Und dann sagt der König, dass er diese Worte auch hören wolle. I król powiedział, że on też chce słyszeć te słowa. Der König, der saß im Winterhaus. Ten król siedział w tym pałacu zimowym. Der hatte es sehr bequem. Bardzo przyjemnie. Draußen war es kalt. Na zewnątrz było chłodno. Da, wo er saß, da war es warm. Tam w tej komnacie, w której siedział, było ciepło. Und das war buchstäblich so. I dosłownie tak było. Aber das war auch geistlich so. Ale i duchowo było tak samo. Das Volk war in einem geistlichen, schlechten Zustand. Ten lud był w tym duchowym, złym stanie. Ihre Herzen waren kalt. Ich serca były zimne. Keine Liebe zu Gott. Żadnej miłości do Boga. Aber sie ließen es sich gut gehen. Ale im się dobrze powodziło. Und jetzt wird aus dieser Buchrolle gelesen. I teraz jest czytane z tej księgi. Und immer, wenn eine Spalte gelesen war. I za każdym razem, gdy skończono czytać tą jedną kolumnę, zerschnitt der König sie und warf das gelesene ins Feuer. To król odcinał ten kawałek i wrzucał do ognia. Das machte man mit dem Wort Gottes. To właśnie czyniono ze Słowem Bożym. Stück für Stück landete im Feuer. Kawałek po kawałku lądował ten zwój w ogniu. War jetzt das Wort Gottes verloren? Czy Słowo Boże teraz zginęło? Nein, Gott wacht über sein Wort. Nie, Bóg czuwa nad swoim Słowem. Gott beauftragt Jeremia noch einmal zu schreiben. Bóg dał zadanie Jeremiaszowi, by to zapisał raz jeszcze. Und Jeremia schreibt alles wieder genauso auf. Jeremiasz dokładnie tak to zapisał. Und es werden noch viele Worte hinzugefügt. I dodano jeszcze do tego wiele słów. Was die Menschen mit Gottes Wort machen, ist das eine. To, co ludzie robią ze Słowem Bożym, to jest jedna rzecz. Aber Gott bewahrt sein Wort. Ale Bóg zachowuje swoje Słowo.
Gott bewahrt auch seinen Diener. Bóg zachowuje również swojego sługę. Man will den Jeremia greifen. Chcieli pojmać Jeremiasza. Und den Baruch, der geschrieben hatte. I tego Barucha, który pisał. Aber der Herr hatte sie versteckt. Ale Pan ich ukrył. Er bewacht sein Wort, er wacht über sein Wort und er bewacht auch seine Diener. Pan czuwa nad swoim słowem, ale i czuwa nad swoimi sługami. Aber jetzt fragen wir uns mal. Zapytajmy się teraz. Wie gehen wir denn eigentlich mit Gottes Wort um? Jak my się obchodzimy ze Słowem Bożym? Sind wir noch bereit, es 100% zu befolgen? Czy my jesteśmy gotowi, by stuprocentowo wykonywać to i iść za Nim? Oder fangen wir auch an, Kompromisse zu machen? Albo też zaczynamy iść na kompromisy. Das muss man nicht mehr so genau sehen. Tego nie trzeba tak dokładnie widzieć. Das muss man nicht so ernst nehmen. To nie musi być brane tak dosłownie na serio. Nein, Gottes Gedanken ändern sich nicht. Nie, Boże myśli nie zmieniają się. Und wenn wir anfangen, erste Stellen aus der Bibel rauszunehmen, i gdy my zaczniemy te pierwsze miejsca z Biblii wyciągać, indem wir sie nicht mehr ernst nehmen und nicht mehr befolgen, przez to, że nie będziemy ich traktowali tak poważnie i nie będziemy się do nich stosowali, dann haben wir gar kein Fundament mehr unter den Füßen. To szybko okaże się, że nie mamy fundamentu pod naszymi nogami. Es ist sehr interessant. Bardzo ciekawym jest, in dem Kapitel vorher, w 35. rozdziale, finden wir ein Beispiel für konsequenten Gehorsam. Widzimy przykład konsekwentnego posłuszeństwa. Das waren, da wird von den Rekabitern geschrieben. Tu jest mowa o Rekabitach. Die Rekabiter gehörten ursprünglich gar nicht zum Volk Gottes. Ten lud, ci Rekabici, nie należeli do ludu Bożego. Sie stammten von den Kenitern ab. Oni pochodzili z Kenitów. Und sie wohnten aber im Land. Ale oni mieszkali w tym kraju. Und da war einer gewesen, Jonadab, der Sohn Rekabs. I tam był jeden, Jonadab, syn Rekaba. Und er hatte seiner Familie gesagt, ihr sollt keinen Wein trinken. I on powiedział do swojej rodziny, nie będziecie pili wina. Ihr nicht. Wy nie. Und eure Kinder nicht. Wasze dzieci nie. In Ewigkeit nicht. Po wieki nie. Und ihr sollt auch kein Haus bauen. Nie będziecie budowali domu. Und ihr sollt keinen Samen säen und keinen Weinberg pflanzen und besitzen. Nie będziecie zakładać winnic ani zasiewać, 9 wiersz. Und in Vers 8 da heißt es, wir haben der Stimme Jonadabs des Sohnes Rekabs unseres Vaters gehorcht. 7 i teraz 8. I tak posłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca we wszystkim. Und diese Rekabiter, die sollen ein Beispiel für das ganze Volk sein. I ci Rekabici mieli być przykładem dla całego ludu. Ein Beispiel für Gehorsam. Przykładem na posłuszeństwo. Wein trinken, was ist das? Picie wina, cóż to jest? Wenn wir in Richter 9 lesen, dann ist der Wein das, was Freude gibt. Gdy przeczytamy Księgę Sędziów, to wino jest czymś, co daje radość. Es sind irdische Freuden. To są te ziemskie radości. Im übertragenen Sinn spricht der Wein also von irdischen Freuden. A więc przenośni wino mówi o tych ziemskich radościach. Und wenn man zu viel Wein trinkt, dann wird man betrunken. A gdy się wypije zbyt dużo wina, to jest się pijanym. Und wenn man die irdischen Freuden zu sehr genießt, a gdy się za bardzo rozkoszuje tymi ziemskimi radościami, dann wird man auch unnüchtern. To wtedy człowiek staje się nietrzeźwy. Dann verliert man die Urteilskraft in den geistlichen Dingen. To wtedy zatracamy zdolność osądzania w tych duchowych rzeczach. Und jetzt hatte Jonadab gesagt, trinkt keinen Wein. I teraz ten Jonadab powiedział, nie pijcie wina. Ihr nicht. Wy nie. Eure Kinder nicht. Wasze dzieci nie piją, niech nie piją. Auch die nachkommende Generation nicht. I również następne pokolenia. Und sie haben das befolgt. I oni tak to uczynili. Sie selbst. Oni sami. Mit ihren Frauen. Z ich żonami. Mit ihren Söhnen und mit ihren Töchtern. Z ich synami i córkami. Wir fragen uns jetzt mal.
Zapytajmy się, diese irdischen, weltlichen Freuden, te ziemskie, światowe radości, wie haben unsere Väter gelebt? Jak żyli nasi ojcowie? Was haben sie zu diesem oder jenem gesagt? Co oni mówili na tą czy inną sprawę? Und wir? A my? Sind wir noch bereit, einen solchen Weg zu gehen in echter Hinwendung zu dem Herrn? Czy my jesteśmy gotowi iść taką drogą w prawdziwym zawróceniu i nawróceniu do Pana? Sind wir auch bereit, mal auf was zu verzichten? Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z pewnych rzeczy? Es ist immer gefährlich, ein Beispiel zu nehmen. To jest zawsze niebezpieczne, by podawać czy przyjmować jakiś przykład. Aber ich möchte doch mal ein Beispiel nehmen. Ale chciałbym wam podać jeden taki przykład. In der letzten Woche hat mir jemand erzählt, was sein Vater ihm gesagt hat. W ubiegłym tygodniu ktoś mi opowiadał, co jego ojciec mu mówił. Der Vater hat seinem Sohn gesagt, więc ojciec mówił swojemu synowi, wenn der Herr dir Kraft gibt, deinen Beruf auszuüben, jeśli Pan da ci siłę, byś wykonywał swój zawód, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, byś każdego dnia chodził do pracy, dann habe du eine Antwort, to miej ty odpowiedź, indem du keine Zusammenkunft als Versammlung versäumst. Taką, abyś ty nie zaniedbywał przychodzenia na żadną godzinę zgromadzenia. Wenn der Herr dir am Mittwoch die Kraft gibt, zur Arbeit zu gehen, jeśli Pan w środę daje ci siłę, byś ty szedł do pracy, dann geh am Abend in die Versammlung. To idź wieczorem na zgromadzenie. Der Herr dir die Gesundheit für den Tag gibt, Pan, który daje ci zdrowie na ten cały dzień, der wartet darauf, dass du abends zu ihm kommst. Ten czeka na to, abyś wieczorem przyszedł do niego. Das hatte der Vater ihm mitgegeben. I ojciec mu to właśnie tak powtarzał. Und wie geht es jetzt weiter? I jak to dalej się rozwijało? Wir überlegen einfach mal. Pomyślmy. Es ist alles so anstrengend geworden im Beruf. Wszystko w naszym życiu zawodowym się stało takie mühevoll, so viel Arbeit, kostet so viel Kraft. Mamy w naszych tyle stresów, mamy w naszej pracy, tak jesteśmy zagonieni. Ich kann am Abend nicht mehr zu den Versammlungsstunden gehen. Wieczorem jestem tak zmęczony, że nie jestem w stanie iść na zgromadzenie. Aber wir haben die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren. In Urlaub zu fahren. Albo mamy możliwość jechać na urlop. Irgendwo weit weg, wo viel Sonne ist. Gdzieś, gdzie jest wiele słońca. Ach so, dort haben wir gar keine Möglichkeit, die Versammlung zu besuchen. I na przykład zauważamy, że tam nie ma możliwości, byśmy byli na zgromadzeniu. Ah, das ist ja nur mal ein Sonntag, das ist ja nicht so schön. A, to przecież tylko jedna niedziela, to nic wielkiego. Die Rekabiter haben so nicht gesprochen. Rekabici tak nie mówili. Die haben gesagt, wir haben das gemacht. Oni powiedzieli, my to uczynimy, czy będziemy to czynić. Das, was unser Vater uns mitgegeben hat. To, co nam nasz ojciec przekazał. Das haben wir bewahrt. I my tego zachowujemy. Das, was Gott uns in seinem Wort zeigt. To, co nam Bóg pokazuje w swoim słowie. Wollen wir das wirklich aufgeben? Czy chcemy to, z tego zaniechać? Was meinst du, wer war denn gottesfürchtiger? Jak myślicie, kto był bardziej bogobojny? Dein Großvater oder du? Twój dziadek czy ty? Was würde dein Großvater sagen zu dem, was du den Tag über machst? Cóż powiedziałby twój dziadek na twój dzień, który ty spędzasz? Was würde dazu sagen, wo du hingehst? Co powiedziałby o tym, dokąd ty idziesz? Was würde dazu sagen, was du dir anschaust? Co by powiedział na to, co ty oglądasz? Aber vor allem, was würde der Herr Jesus sagen? Ale przede wszystkim, co powiedziałby Pan Jezus? Die Rekabiter waren konsekwent. Rekabici byli konsekwentni. Sie waren nicht gesetzlich. Nie byli zakonni. Ich meine gesetzlich im negativen Sinn. Ja mówię tutaj zakonni w tym negatywnym sensie. Sie hatten in Zelten gewohnt und hatten kein Haus gebaut. Oni mieszkali w namiotach, nie budowali domy. Aber jetzt wurde Jerusalem belagert. Ale teraz Jerozolima jest oblężona.
Und dann sind sie in die Stadt gegangen und haben da gewohnt. I weszli do miasta i tam mieszkali. Sie haben da auch kein Haus gebaut. I też tam nie wybudowali domu. Aber sie haben die Situation berücksichtigt. Ale oni wzięli tą sytuację pod uwagę. Und sind in der Situation treu dem Gebot geblieben. I w tej sytuacji oni zostali wierni. Ja, es gibt Situationen, die wir berücksichtigen müssen. Są takie zdarzenia, które musimy, na które musimy zwrócić uwagę. Treu bleiben bei dem, was Gott uns gesagt hat. Ale chcemy być wiernymi w tym, co nam Bóg powiedział. Dafür waren die Rekabiter ein gutes Beispiel. I w tym ci Rekabici byli tym dobrym przykładem. Joachim hat nicht auf das Wort des Herrn gehört. Joachim nie usłuchał tego słowa Pana. Deswegen musste Gott dem Jeremia etwas sagen, was ihn im Inneren sehr getroffen hat. Dlatego Bóg musiał powiedzieć Jeremiaszowi coś, co dotknęło bardzo jego serca. Wir lesen Kapitel 14, Vers 11. Przeczytamy 14, rozdział 11, wiersz. Potem rzekł Pan do mnie: nie módl się o powodzenie dla tego ludu. Kapitel 15, Vers 1. 15, rozdział 1, wiersz. I rzekł Pan do mnie: choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Wypędź ich sprzed mojego oblicza, niech idą precz. Kapitel 15, Vers 10. 10 wiersz z tego rozdziału. Biada mi, moja matko, że mnie urodziłaś męża swarliwego i skłóconego z całym światem. Nie jestem ani wierzycielem, ani dłużnikiem, a jednak wszyscy mi złorzeczą. Vers 18 und Vers 19. 18 i 19. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Dlatego tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami, choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Der Herr sagt Jeremia, bitte nicht mehr für dieses Volk. Pan mówi do Jeremiasza: nie proś za tym ludem. Jeremia war einer gewesen, der eingetreten war für das Volk. Jeremiasz był takim, który stawiał się za ludem. Aber jetzt sagt der Herr, tu das nicht mehr. Ale Pan mówi: nie czyń tego więcej. Mit anderen Worten, das Gericht wird kommen. Innymi słowy, ten sąd nadejdzie. Sie haben zu lange ignoriert, dass ich gerufen habe, kehrt um. Oni zbyt długo ignorowali moją prośbę o nawrócenie. Jetzt sagt er in Kapitel 15, Vers 1. Teraz w 15 rozdziale, pierwszym wierszu mówi: selbst wenn Mose und Samuel vor mir ständen, nawet gdyby sam Mojżesz i Samuel przede mną stali, ich würde nicht mehr auf sie hören. Nie będę ich słuchał. Mose und Samuel waren im Gebet eingetreten für das Volk Gottes. A przecież to Mojżesz i Samuel byli tymi, którzy w modlitwie wstawiali się za ludem. Mose hatte gefleht für das Volk. Mojżesz błagał za ludem. Und er hatte sogar dem Herrn gesagt: dann lösche mich doch aus deinem Buch, aber lass dieses Volk leben. I nawet powiedział: wymasz mnie z księgi twojego żywota, a zostaw ten lud. Der Herr hatte gesagt: ich werde sie vernichten. Pan mówi: ja ich zniweczę. Ich werde sie töten. Zabiję ich. Aber Mose sagt, dann will ich lieber sterben. Ale Mojżesz mówi: to lepiej, żebym ja umarł. Ausgelöscht werden aus dem Buch des natürlichen Lebens. Wymazany z tej księgi tego naturalnego życia. Es geht dann nicht um das Buch des ewigen Lebens. Tu nie chodziło o tą księgę tego wiecznego życia. Ausgelöscht werden aus diesem Buch würde bedeuten zu sterben. Wymazanym z tej księgi żywota to oznacza umrzeć. Und Mose sagt, dann will lieber ich sterben, als dass du das Volk vernichtest. I Mojżesz mówi: lepiej wolę ja umrzeć, niż żebyś ty zgładził ten lud. Und der Herr hatte auf Mose gehört. I Pan posłuchał Mojżesza. Und Samuel? A Samuel? In 1 Samuel 7? 1 Samuela 7? Er hatte gerufen für das Volk. On wołał za tym ludem. Er hatte ein Lamm geopfert als Brandopfer. On złożył tego baranka jako tą ofiarę całopalną. Und gefleht.
i błagał. Und Gott hatte sich erbitten lassen. I Bóg dał się uprosić. Er hatte einen Sieg über die Philister geschenkt. I darował to zwycięstwo nad Filistynami. Samuel war überhaupt ein Beter für das Volk Gottes. Samuel tak w ogóle był tym, który modlił się za tym ludem. Am Ende seines Lebens in 1. Samuel 12 sagt er: Fern sei es von mir, dass ich aufhören sollte für euch zu beten. Pod koniec swojego życia w 12 rozdziale mówi: Niech to się, niech będzie to dalekie ode mnie, że ja przestanę się za was modlić. Bist du auch einer, der betet für das Volk Gottes? Czy ty jesteś takim, który modli się za ludem Bożym? Der wirklich betet für das örtliche Zeugnis der Versammlung? Który prawdziwie modli się za miejscowym świadectwem zgromadzenia? Da gibt's vielleicht eine Sache, die nicht so gut läuft. Być może jest jakaś sprawa, która nie jest dobrze rozwiązana czy rozwiązywana. Du bist vielleicht unzufrieden mit einem Bruder. Może jesteś niezadowolony z jakiegoś brata. Gehst du hin und sagst es ihm? Idziesz do niego i mówisz mu? Stop. Hast du vorher gebetet? Stop. Czy wcześniej, zanim pójdziesz, pomodliłeś się? Vorher betest. Jeśli ty wcześniej pomodlisz się, wirst du wahrscheinlich andere Worte sagen. To prawda, albo być może powiesz do niego inne słowa. Dann wirst du wahrscheinlich einen anderen Ton wählen. To być może użyjesz innego tonu wobec niego. Vielleicht gehst du trotzdem hin. I być może nawet jeśli mimo wszystko pójdziesz, vielleicht auch nicht. A może i nie. Aber wenn du gehst, dann gehst du mit dem Herrn. Ale jeśli pójdziesz, to pójdziesz z Panem. Beten für das Volk Gottes. Modlić się za lud Boży. Psalm 122. Psalm 122. Bittet um den Frieden Jerusalems. Proście o pokój Jerozolimy. So waren diese Männer Beter. I tak ci mężowie byli tymi, którzy się modlili. Und jetzt sagt der Herr dem Jeremia, bete nicht mehr. A teraz Pan mówi do Jeremiasza, nie módl się więcej. Das hat Jeremia tief getroffen. I Jeremiasza bardzo to dotknęło. Und das hat ihm echte innere Not gemacht. I to mu sprawiło taką wewnętrzny ból, wewnętrzną biedę, boleść. Er liebte doch das Volk Gottes. Przecież on miłował lud Boży. Jetzt würde das Gericht kommen. A teraz ma nadejść ten sąd. Und er sagt, wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast. I mówi, o biada mnie i mojej matce, że mnie urodziła. Es war eine große Not für ihn, dass er immer nur das Gericht predigen musste. To było coś strasznego dla niego, że on musiał głosić tylko sąd. Man hielt ihn für einen Mann des Streites und des Zankes. I uważano, że on jest tym mężem, który tylko kłóci się i szuka zwady. Viel lieber hätte man liebliche Worte aus seinem Mund gehört. O wiele chętniej wszyscy słuchaliby miłych słów z jego ust. Aber er musste das Gericht predigen. Ale on musiał głosić sąd. Dann kam er in echte innere Not. I on miał tą prawdziwą, taką wewnętrzną biedę. Und er drückt das auch aus vor dem Herrn. I on to wyraził też przed Panem. Das lerne ich von Jeremia. Tego możemy się nauczyć. Er hat seinen inneren Schmerz mit seinem Herrn besprochen. On swój ból przedstawił Panu. Wo er hatte einen beständigen Schmerz. A on miał ciągły ból. Und sein Schlag, der war tödlich. A jego rana była śmiertelna. Fragte etwas. Ale on pyta o coś. Er fragt, Herr, willst du mir wirklich wie ein trügerischer Bach sein? Vers 18. Panie, czy chcesz? Panie, czy chcesz być dla mnie tym strumieniem zawodnym, jak tymi wodami niepewnymi, jako pytajnik? Der Herr hört Jeremia zu. Pan tutaj wysłuchał Jeremiasza. Und er stärkt Jeremia auch. I wzmocnił go. Aber er muss Jeremia auch sagen, Jeremia, in dem Punkt, da musst du umkehren. Ale też musiał Pan powiedzieć, że w tym miejscu musisz zawrócić. Wenn du wirklich denkst, ich mache einen Fehler. Jeśli ty naprawdę myślisz, że ja popełniam błąd. Wenn du wirklich denkst, du kannst dich auf mich nicht verlassen. Jeśli naprawdę sądzisz, że nie możesz się na mnie oprzeć. Wenn du wirklich denkst, ich bin wie ein Bach, der vertrocknet. Jeśli ty myślisz, że jestem jako ten strumień, który może wyschnąć. Dann denkst du falsch. To twoje myśli są fałszywe. Und von diesem falschen Denken musst du umkehren. I od tego fałszywego myślenia musisz zawrócić. Aber Jeremia, dann werde ich dich stärken. Ale ja Ciebie wzmocnię.
Jeremia, ich werde dich wie eine Mauer machen. Uczynię ciebie jako mur. Ich gebe dir neue Kraft. Dam ci nową siłę. Und Jeremia hat diese neue Kraft auch gefunden. I on znalazł tą nową siłę. Eine Quelle seiner Kraft war das Wort Gottes. Źródłem jego siły było Słowo Boże. Und dann wollen wir schließen mit einem Vers aus Kapitel 31. Zakończymy słowem z 31 rozdziału. Der Herr kannte ja seinen Knecht Jeremia. Pan znał swojego sługę Jeremiasza. Und er wusste auch um den Schmerz in seinem Herzen. I doskonale wiedział o tym bólu, który miał w swoim sercu. Und in einer Nacht kam er zu ihm. I pewnej nocy przyszedł do niego. Vielleicht lag Jeremia in seinem Bett. Być może Jeremiasz był w swoim łóżku. Dann kam der Herr zu ihm. I Pan przyszedł do niego. Und er hatte ihm gesagt, Vers 3. I w trzecim wierszu powiedział: Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. I tu mu mówi: Umiłowałem Cię. Nie troszkę. Nie jak ten potok, który wysycha. Ale wieczną miłością. To jest po pierwsze miłość, która nigdy nie ustaje. Das ist zweitens Liebe, die eine besondere Qualität hat. A po drugie jest to miłość o specjalnej, szczególnej jakości. Und Jeremia, es gibt auch Hoffnung. O szczególnych takich cechach. I Jeremiaszu jest też nadzieja. Wir lesen Vers 16 und Vers 17. 16 i 17 wiersz. Tak mówi Pan, powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan, wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa, mówi Pan, i wrócą synowie do swoich siedzib. Es gibt Lohn für deine Mühe. Będzie zapłata za twój trud. Und am Ende werde ich mein Volk, meine Kinder zurückführen. I pod koniec 17. Wrócą synowie moje dzieci do swoich siedzib. In meiner ewigen Liebe komme ich zum Ziel. W mojej wiecznej miłości ja dojdę do celu. Und das hat Jeremia bestärkt. I to wzmocniło Jeremiasza. Wir lesen Vers 26. I 26 wiersz jeszcze. Wtedy obudziłem się i spojrzałem, a mój sen był słodki. Wir können uns richtig vorstellen, mit welcher Freude Jeremia wach wurde. Możemy sobie to wyobrazić, jak bardzo on się cieszył. Der Herr ist ihm erschienen in dieser Nacht. Pan mu się ukazał tej nocy. Er hat zu ihm gesprochen. I powiedział do niego. Jetzt wird Jeremia wach. I teraz on się obudził. Er hat Freude im Herzen. I ma tą radość w sercu. Dein Schlaf war süß. Twój sen był słodki. Er hat Erholung gefunden. On znalazł to odpocznienie. Und er konnte mit neuer Kraft seinen schweren Dienst weiter tun. I z nowymi siłami mógł wypełniać swoją służbę dalej. Wir haben so einige Stationen aus diesem treuen Mann gesehen. I widzieliśmy kilka takich punktów z życia Jeremiasza. Wir haben vieles für uns daraus, was wir mitnehmen können. I jest tu wiele rzeczy, które możemy wziąć dla siebie. Am Ende dieser Blick auf die Liebe des Herrn. I na koniec to spojrzenie na miłość Pana. Er lässt uns nicht. On nas nie zostawi. Er sagt, es gibt Lohn für deine Mühe. On mówi, jest nagroda za twój trud. Und dann will er uns auch wieder Freude ins Herz geben. I on chce nam dać radość do naszego serca. Jeremia war treu. Jeremiasz był wierny. Aber die Treue des Herrn überstrahlt alles. Ale wierność Pana jest ponad wszystkim.